Walmart. Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w The Sims 3 z naszą Majeczką. I słuchajcie, kochani, zaczynamy tutaj, gdzie skończyłam tak naprawdę, choć w międzyczasie troszeczkę się wydarzyło, ponieważ tak jak mi napisaliście, zapisałam się na złe studia oczywiście, tak, ale ja już naprawiłam swój błąd, poczytałam troszeczkę i powiem szczerze, że byłam zdziwiona, bo jak już podejrzewałabym, że jeśli chodzi o tą karierę wojskową, to bardziej pasowałyby wychowanie fizyczne, ale poczytałam i okazało się, że Maja musi iść na technologię, żeby dostać tam jakieś profity z tego, jak skończy te studia. I ja wróciłam z Mają do domu. Byłam jeszcze na festiwalu lata 2 razy, pozbierałam kwiatków, żeby mieć troszeczkę więcej pieniędzy, żeby jej zrobić tutaj pokój. Ma ten sam pokój co wtedy, jest ten sam akademik. Zaraz wam wszystko pokażę. Nie chciałam za bardzo szaleć, bo jednak mieliśmy tu zbierać pieniądze, ale miałam kilka tysięcy. Zostało mi 2268, no bo jednak troszeczkę ten pokój jej tam zmieniłam, zaraz wam go pokażę. Na razie nie mogłam się powstrzymać, kurczę, no. Tak czy siak, nabiłam jej jeszcze umiejętności. Zaraz wam pokażę. Majsterkowanie właśnie i logikę. Kupiłam jej ten teleskop. Porwali mi ją kosmici, tak, ale na szczęście no, kobiety w ciąży nie zachodzą. I tutaj ma na 6, tak, obydwie. Myślałam, że to naprawdę jej podbije te umiejętności i robiłam ten test, bo myślałam, że może dostanie stypendium. Ale nie, słuchajcie, to i tak było, dopiero połowę punktów miałam, więc stwierdziłam, że nie, no to jest bez sensu, bo trochę mi to czasu zajęło, żeby jej to wbić. Ulepszała tam rzeczy w domu i patrzyła przez ten teleskop. Ale i tak miała 1000 coś na 2 coś i tak tego stypendium nie dostała, ale dostała tam przy technologii, miała tam jakieś takie właśnie punkty, coś tam było napisane. No i stwierdziłam, że no nie będę, kurczę, tyle czasu poświęcać, żeby to wbijać. I mówię, trudno, już bez tego stypendium się obejdziemy, może najwyżej na kolejny rok. Tak czy siak, no, wróciliśmy z powrotem tutaj. Maja jest już na technologii. Pokażę wam plan zajęć, bo się zmienił niestety. I poniedziałek, środę, piątek ma na 8, a wtorek i czwartek na 16. Komiksy Krzyśka, budynek klubu studenckiego i Akademia Naukowa Barbary. Byliśmy już chyba na tym rozpoczęciu. I jeśli chodzi o wyposażenie, słuchajcie, tamtej sprzedałam, teraz ma maszynę wzmocnienia mózgu i plan nowoczesnej technologii. Teraz ma takie rzeczy. I co jeszcze wam miałam powiedzieć? Zaraz wam pokażę pokój. A! Rower! Ja wcale nie ukradłam tego roweru w ogóle. Ja chciałam powiedzieć, że ja po prostu uznałam, że to jest na wyposażeniu akademika, prawda? No kurczę, stoją sobie tutaj rowerki dla naszych studentów, więc no po prostu wzięłam jej, no i co, no. Ale widzicie, jest już kolejny na jej miejsce, więc nic tutaj się nie stało. Rower Błażeja. Aha, okej, okay, to wszystko się tak nazywa, dobra. Maja swój rowerek ma i jak wróciliśmy tam do domu, to na nim śmigała, super wyglądała, bardzo mi się to podobało. Tak, i co jeszcze? Niestety, wzięłam ten sam akademik, ten sam pokój, ale naszej Tiffany już tutaj nie ma. No i jest, słuchajcie, Sherry. To jest teraz nasza nowa współlokatorka i z nią będziemy się zaprzyjaźniać. Dlatego, że Sherry, Tiffany tutaj nie ma. Jest, słuchajcie, Derek, Anoki, wszyscy są ci sami, tylko nie ma Tiffany właśnie. Jest jeszcze jedna dziewczyna, ale nie pytam, jak ma na imię. Także Sherry jest teraz naszą współlokatorką. Też wam ją zaraz pokażę. I dostaliśmy zaproszenie na imprezę. Tutaj już Maja ma odwiedź Bractwo Studenckie, zaraz tam pójdziemy. No i pokój. Myślę, że nikogo nie zdziwi, że pokój jest fioletowy. Bardzo fioletowy. I tak wiem, że powiecie, że pewnie za bardzo fioletowy, ale Maja lubi fioletowy, tak jak i ja. I stwierdziłam, w domu u niej oczywiście takich fioletów mieć wszędzie nie będzie, ale że to są studia, no to proszę bardzo. To jest pokój Mai. Mai i Sherry tak naprawdę. Tak wygląda. No, jest fioletowy. No co? To jest łóżko Mai, to jest łóżko Sherry. To jest łóżko tutaj Mai. Tak wygląda, proszę bardzo. I w większości, powiem wam, pozmieniałam tylko kolory. Na białe, bo tu były takie brązy. Dokupiłam tylko... Czekajcie, może wam podniosę ściany. Nie chciałam szaleć, ale troszeczkę jednak poszalałam. Mimo wszystko. Choć i tak nie ma dużo rzeczy, ale no chciałam trochę tych pieniędzy zostawić, no bo mówię, nie stracę wszystko tutaj na te rzeczy, ale ja je później pozabieram, rozumiem, że będę mogła je sprzedać, prawda? Zanim stąd pójdziemy. Także kupiłam jej to biurko. Tutaj tą półeczkę, fotel, tą kanapę. Tu pozmieniałam tylko wszędzie kolory.
Zasłonki do kupiłam, tu też tylko pozmieniłam koloru, nawet Sherry zmieniłam kolor walizki. Tak, a co? I tam półkę na książki dokupiłam, no i te książki, które tutaj są, bo ona była pusta, tak? A tu wszędzie tylko pozmieniałam po prostu kolory. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że pokój wam się podoba, mnie się bardzo podoba i tak, jest fioletowy. Ale tak jak mówię, no w domu Maja u siebie wszędzie fioletów mieć nie będzie, wiadomo. Ja zazwyczaj robię tylko sypialnie fioletowe. Ale no, że to są studia, to mówię, kurde, niech ma ten fioletowy. I mnie się też podoba, także wiecie, mnie się będzie przyjemnie grało. Przynajmniej zobaczcie teraz na tyle tego całego akademiku, dużo lepiej to wygląda, według mnie. Dobra, słuchajcie, ja włączę, bo ona chyba pójdzie właśnie na tą imprezę. Tak, Maja? Chyba tak. Biegnie oczywiście. Zobaczcie! Jedzie na rowerze. Muszę wam pokazać, fajnie to wygląda. Ma piękny fioletowy rowerek. Dobra, widzimy się już tam na miejscu. Dobrze, Maja dzwoni do drzwi. To nas zaprosił ten Harold. Maja się przebrała. Bo jej kazałam. O, proszę! Derek tutaj jest, Anoki, Odasi. Wszyscy tutaj są, proszę bardzo. Ale przywitajmy się z nim. Poznaj. Oczywiście już muzyka. Chociaż powiem wam, że tam miałam te problemy z roszczeniami. O, to jest nasza Sherry. Zaraz wam pokażę, czekajcie, wyłącz mi to. To jest nasza współlokatorka. Czy to jest... nie, myślałam. I tak, włączyli. Jeśli chodzi o te roszczenia, bo tam na tym festynie, festiwalu lata, przepraszam, była taka muzyka klasyczna i przez to po prostu miałam te roszczenia. No masakra, pasożyt tam jest super po prostu. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. I co to? O nie, to tylko lampa, myślałam. Ty miałabyś chciała wampira zobaczyć. Kto tu jest wampirem? Ty wyglądasz na wampira. Ale chyba nie jesteś wampirem. Przyjazne powitanie, zobaczymy. A, i też od Reku mi tam... Boże, co tak głośno? Mateusz gadał. Żebym nie podrywała go, bo będzie, że kupiłem z Madzi. Słuchajcie, ja jako tako... Trójki u Madzi nie oglądałam, choć oczywiście jako ja, że ona miała Dereka, choć nie wiedziałam, że to jest ten Derek, bo on tam, z tego co ja pamiętam, miał takie długie włosy, musiała go tam przerobić. Ale ja mówiłam od samego początku, Maja będzie z Marcelem. Jeszcze go tutaj nie ma, jeszcze go nie poznała. Ale będzie z Marcelem, którego zrobię. Właśnie, jak wy tutaj macie, pokażcie. Patrzcie, tu mają fajniejsze te pokoje, ej. Powiem, że ten akademik jest trochę fajniejszy. Tak mi się wydaje, co tu jest? Aha, to są jakieś... O! Piłkarzyki! Graj w piłkarzyki, zobaczymy. Także po prostu tutaj na studiach, no, jest w tym samym akademiku, więc możemy się poznać, tak? Ale Maja jako tako będzie z Marcelem, którego jeszcze nie zrobiłam, ale zrobię. Więc z żadnym Derekiem absolutnie nie będzie, mówiłam od samego początku, że tak będzie, także spokojnie. Nic, nikogo nie kopiuję. A ty nie możesz z kimś grać? Nie, nie, to bez sensu, Maja. To nie. To nie, 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 nie. Idziemy jeszcze tutaj się z kimś poznać. Ciebie mamy u nas, to może niekoniecznie. No i co, wykonaj stójce na beczce. O, chodź, Maja. Tak, to jest nasza współlokatorka i to będzie nasza przyjaciółka. Niestety, Tiffany w naszym akademiku nie ma. No i cóż. Czy jeszcze ktoś jest? Czekajcie, czekajcie, kto to? Całkiem okej. Okay. Jeffrey. Może z nim się poznamy. Aaaa! Wow, zobaczcie! Ale fajnie! Super! Ale wyłączcie mi to! Wszędzie powłączali tą muzykę. Dobra, wystarczy. Chodź tutaj, poznasz. Co ty pijesz? Jakiś ketchup? Tak to wygląda, słuchajcie. Ej, to jest wampir pewno, co? Krew pijesz? Nie, bo jakiś sok. No ale chodź się poznać. Ej, tam jeszcze jakaś piwnica jest. Czekajcie, bo ja muszę patrzeć, jak ona tu wygląda, bo ona na 8 ma zajęcia, nie? Co to jest? Nie, to jest jakiś pomarańczowy sok. Już myślałam. Co to? Ścigana. Wampir! Tak! A, widzicie, jednak.
Opowiedz dowcip. Proszę z przyjaźnim. Poproszę przy mnie. Nie, 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 nie chcę być wampirem. Absolutnie. Żarty o profesorach. Czekajcie, idziemy jeszcze do tej piwnicy zobaczyć, co? Co tu jest? O! Graj w Sokponga. O, to pograjcie sobie. Gdzie ten Jeffrey? Tu. To weźmiemy Jeffreya w takim razie. Tutaj trochę go popodrywamy na studiach. Jezu, tu wszędzie... Jezus Maria, co tu się dzieje z tym? A powiem wam, że FPS-y tak skaczą, że to jest jakaś masakra. No, rozmawiałam z Asią, że właśnie tutaj nie ma takiego ogranicznika na FPS-y, więc raz jest 400, a raz jest po prostu 20. Tak to skacze masakrycznie. No ale to chyba takie uroki trójki. A na dwójce nieraz, słuchajcie, jak włączałam, to miałam 999, słuchajcie, tak. A też ścina, nie? No to, takie to są uroki starszych gier, niestety. Ale myślę, że tu nieźle. Zresztą właśnie mówiliście mi, że Isla Paradiso to jest najbardziej lagujące miasto w całej trójce. No zobaczymy, no jakiejś tam wielkiej tragedii nie było, choć ta woda właśnie też mnie tam irytuje, bo ja mam ustawienia na najwyższe, a ta woda wygląda po prostu masakrycznie. I też podsłaliście mi jakieś tam mody, które zmieniają jakieś mapy, albo takie mody, że możemy właśnie gdzieś tam między miastami jeździć. Powiem wam szczerze, że troszeczkę się tego boję. Co ty, Maja? Wygrałaś! Gratuluję! Wracaj, jeszcze pogramy w ping-ponga, czy co to było? W tenisa? Tenisa. Jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Ja się trochę boję takich dużych modów, bo tak właśnie jak tam też odpisywałam w komentarzach, że gdybym sobie grała sama, to okej, bo gdzieś tam popsuje mi się save, zacznę sobie od nowa i tak dalej, ale no, jak tutaj ja nagrywam, mamy tę serię, no to trochę byłoby głupio, gdyby nagle mi się popsuł save, prawda, i musiałabym zaczynać od nowa, dlatego no trochę boję się takich tych modów dużych, które coś tutaj w grze zmieniają, tak? Nie tam meble, ubrania, tylko właśnie takie mody, wiecie, no. Boję się trochę, no. Oj, Maja, no. Jezu, wszędzie muzyka, po prostu, i wszędzie inny w ogóle rodzaj. Mam nadzieję, że teraz żadnych roszczeń nie będzie, bo tam właśnie była na tym festiwalu jakaś taka klasyczna, wiecie, i o to chodziło. Powiem wam, że trójki ja nie nagrywałam, tak? No bo jak zaczynałam nagrywać na YouTubie, to już od czwórki, dlatego nie wiedziałam, że też tu są problemy z roszczeniami, bo w dwójce też miałam dwa razy. Jezus, ta muzyka... Aha, już mam sobie pójść. Dobra, wiecie co, może wrócimy już jednak do domu. Mamy cię w znajomych, prawda? Tak. Jeffrey, buntownik. Jezus Maria, co tu się dzieje z tą muzyką? Dobra, słuchajcie, ja wracam z Mają do domu i tam się zobaczymy. No tak. Wróciliśmy. I co? I po prostu muzyka. Czekajcie. Ale wszędzie, po prostu wszędzie powłączane, nie? Jakaś masakra. Wiecie co, ja jeszcze na tą tablicę chciała. Poczekaj, Maja, nie jeszcze spać. Chcę zobaczyć tę pracę jeszcze. Bo w końcu nie zobaczyliśmy. Chodź. Zaraz ci położę. Kurde, druga w nocy. Choinka. Zbiór okazów, nie. Czekaj, jeszcze, Maja. Mówiliście oddawanie organów i... Coś jeszcze z jakąś plazmą, czy coś takiego? Zobaczymy, co tu będzie. Sortowacz poczty. Nie. Ocena testów. Ocenie egzamin dla profesora. Jeszcze zobaczę, czekajcie. Gry wideo, komiksy Krzyśka. Dobra, weźmiemy to, słuchajcie. Ale teraz ja położę, słuchajcie, ją spać. Chociaż tak, może najpierw byś coś sobie zjadła. Zjedz coś na szybko. Chleb z dżemem. Jakoś mi się podoba ten chleb z dżemem. Lubię zresztą. Później niech sobie jeszcze użyję. Prysznic. O ile zdążymy z tym wszystkim. No i do spania, słuchajcie. Tak, także widzimy się rano. No i Maja już wstała, słuchajcie. Zmień sobie strój. Albo nie. Muszę właśnie jeszcze dobrać jakieś fajne stroje.
Może ten teraz sobie ubierz. Nie wyspała się do końca, ale już stała, bo kurczę, tam wiecie co? Może ją jeszcze położyć. Dobra, trudno. Chodź jeszcze tu na chwilę, zobaczymy. Aha, już idzie, no okej. To jak to? Ona ma na ósmą, a już w pół do tam idzie? Tak szybko? Pracuj ciężko, podjeduj się profesorowi, wyluzuj, gadaj, śpi. SMS-u ze znajomymi. Może dam jej śpi, wiecie co, pierwszy raz. Tak, Czesław mi napisał, ja mówiłam, że tak, tak, pójdziemy na łatwiznę. Ale wiecie co, dam jej tak, bo chciałabym się jeszcze gdzieś z nią wybrać, jak wróci. Także te pierwsze zajęcia niech ma takie luźniejsze. Także dobrze, ja wracam do was, jak Maja wróci. Dobra, słuchajcie, Maja już kończy. Trochę pospała, ale później zmieniłam już na normalny wysiłek, bo już praktycznie się wyspała. Pójdziemy do tych komiksów Krzyśka. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Dobra, stój, Maja. A czemu tutaj ona nie może pracować? Co, musi grać, czy o co chodzi? Czekajcie, czekajcie. Graj tam w gry wideo. Okej. Okay. Już zarobiłam! Serio? Czekajcie. Właśnie, czy coś tu miałaś w wyposażeniu chyba, co? Co byś mogła sobie zjeść? Kolę dietetyczną masz tylko, widzę. I... No gotowa niespodzianka. Dobra, niech ta zabawa jej troszeczkę podrośnie. Co to za dziadek tu łazi? Dobra, wystarczy, Maja. Co tu jeszcze jest, słuchajcie? Oglądaj, tu mamy jakieś komiksy, tak? Czytaj coś. Szczerze to tak... O, proszę bardzo, użyj. Bo gotowa niespodzianka nie smakuje dobrze ani trochę. O, ale się najadłaś. Właśnie tu się dało... Zanurkujemy w śmietniku? Teraz mi się przypomniało, że było coś takiego. Zobaczymy, co? Wiecie, ja to będę sobie trochę sprawdzać, bo... No, żeby poprzypominać sobie to wszystko. Dobra. Maja, ty musisz z tym plecakiem łazić. Nie możesz go zdjąć? Uwaga. Wow. Ej, mam nadzieję, że się nic nie stanie. Co, bo ktoś mi kiedyś napisał, że tak jej Simowie umarli jak przy tych śmieciach. Musisz wziąć prysznic. O, Maja coś znalazła. Jakąś ćmę czy coś. Kupić obiekt o nazwie pralka. Nie. Dobra, Maja, wystarczy chyba. Czy jest tu jakiś prysznic? Nie, a. Okej, wracamy do domu w takim razie. Weźmiemy prysznic. Nie! Chwila, jakieś drinki tanie. Gdzie to? Happy hour. Wymiotuje! Maja! Ojej. Dobra, Maja, do domu. O Boże. Do domu! znowu impreza z beczką soku. Ale to samo miejsce? Nie. Dobra, czekajcie, niech ona sobie weźmie prysznic. Chodź, Maja, szybko, prysznic. No, weź prysznic, weź. Wiecie co, niech ona weźmie prysznic i... Może niech się chwilę pouczy, co? Badaj mózg. Zobaczymy. A później niech... się pouczy.
Trochę też by wypadało, co? Aha, tutaj sobie to rozłożyłaś w łazience, okej. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie. Bo tak to wygląda. Co ty tu masz? Ukończyć kierunek. No, ukończymy. Dobra, niech ona się pouczy. Położę ją jeszcze na chwilę spać i gdzieś się wybierzemy na miasto. Dobra, Maja wstała. Jest godzina 24. No dobra, brakowało, brakowało. Idzie jeszcze szybko zjeść. Ale ona ma dzisiaj na 16 dopiero wykłady, więc wiecie. Dałam jej, żeby wybrała się na siłownię razem z Sherry. Zobaczymy, chociaż ona tam śpi. No ale, może się obudzi. Tak, wstaje. O, jaką ma fajną koszulkę. Wow, ty już tu jesteś, Maja! Serio? No i co? Nikogo tu nie ma, bo jest środek nocy, nie? No ale dobra, pobiegaj sobie chwilę. Majka się poślizgnęła. Nic tu nie ma, no myślę, że chyba w środku nocy to nie za bardzo możemy gdzieś się wybrać. Co tutaj mamy? Stadion. O, o 17, ale ono będzie na tym. Na wykładach, grota. Wszystko pozamykane. Biblioteka. No trudno. Wybierzemy się rano najwyżej. Dobra, niech ona sobie to zaliczy. Wrócimy do domu, wezmę prysznic, trochę ją jeszcze położę. Może jakąś pracę zrobimy im. I się... Dobra, starczy, do domu. Dobra, myślę, że Maja może już wstawać. Chodź. Zobaczymy sobie tutaj. A poczekajcie. Wyślij list miłosny. I zobaczymy sobie pracę dzienną. Nie! Czy wy to widzicie? Pożar. Co teraz? Jest alarm, to chyba ktoś przyjedzie, co? Czy nie? Ugaś to! Wow! Jaki sus! Gaś, moja, gaś! Wow! Ja, wszystko się fajczy. No, teraz jedzie straż pożarna, co? Trochę późno, nie chcę nic mówić. Dobra, chodźmy, ja skończę to jedzenie. 160 dostaliśmy, no pięknie. A wymień za 400? Nie będę tego wymieniać. My to i tak jemy. Takie rzeczy, wiecie. Za które nie trzeba płacić. Niech ktoś inny wymieni. I co tutaj szukasz, powiedz mi? Nie, ja chciałam list miłosny wysłać, przepraszam. I tą pracę dzienną zobaczymy, chociaż ona niedługo idzie na wykłady. Chodź, Maja, szybko. Do Jeffrey'a. Też mi tam pisaliście propozycję, żeby Maja została syreną, ale powiem wam szczerze, że ja nie widzę Mai jako syreny. Może na przykład jakaś córka Mai, jak będzie miała. Ocena testów. Nie. Bo tak Maja to wiecie, no ja chcę, żeby to była głowa rodziny i w ogóle akademia. O tak, 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 tak. Idź oddaj organy. Maja poleciała na wykłady. No trudno. Okej, aha, wy tu macie wszyscy zajęcia, tak? Okej.
Właśnie, z kim ty tu, Maja, w ogóle masz te zajęcia? Spójrzmy. Znowu przyjęcie. Może pójdziemy. Popodrywamy trochę tego Jeffrey'a, co? Wróżek! No. Moglibyśmy go poznać. A to? A, to jest ta osobistość. No, możemy się przywitać. Jeszcze tą pracę mamy. Kurczę, za dużo tego wszystkiego naraz. Patrzcie, jak wszyscy siedzą pod tym. Gdzie ty, Maja, jesteś? Aha, teraz tutaj przyszłaś, okej. Okay. O, Majka serdecznie poznała ich sposób odblokowania na konsoli gier możliwości gry online. Kujony umieściły także konsole do gier w wyposażeniu jej rodziny. O! Super. Oglądaj, co oglądaj? Ktoś dzwoni na komórkę twojego Sima. Gdzie ktoś dzwoni na komórkę? O! Wiesz co? No chyba nie jesteśmy sobie przeznaczeni. Ej, ale my mieliśmy na tą imprezę iść! Ej! Gdzie ta impreza? Praca dzienna... Tutaj? Tak. Nie, to jest to profesorstwo. Kurde, gdzie to jest? Tak, weź udział w przyjęciu, dobra. Pospiesz się, Maja, z tą pracą. Ty, jesteśmy sobie przeznaczeni. No nie, nie jesteśmy. Szybko. 3500! Widzieliście to? Wow. Dobra, Maja, śmigaj na tą imprezę. W ogóle ona jest wykończona, a na 8 ma zajęcia, nie? No trudno. Że co? Jest bogaty. No dobra, chodź. Jeszcze możemy? Nie. No co? Czemu nie mogę? Co? O, w ścisku się z innym Simem. Dobra. Później. Chwila, bo ja chcę się tu dostać do tego domu. Nie mogę, czy co? Chodź tutaj. Gdzie jest nasz Jeffrey? Wyłącz mi to. I gdzie on jest? Może w piwnicy? Nie. Czekajcie, ja go muszę zlokalizować. Kurde, nigdzie go nie widzę. Może spalimy ognisko. Może jakoś go zawołamy czy coś? Tutaj go nie ma. Może przyjdzie. Dorzuć drewno. Rzuć probówkę. Chyba będzie strzelać, co? Ciekawe. Ej, no ja nie chcę jeszcze iść. Wow. Pogrzeb w ognisku. Kto to? Nie. Dobra, słuchajcie. Wracamy do domu. Kładę ją spać, bo Maja w ogóle idzie dzisiaj na zajęcia na godzinę 8 rano. Także dobrze, kochani. Boże święty, już jak długo nagrywam. Ja już będę powoli się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Kurde, super mi się gra. Jeszcze bym pograła. Także na dziś ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!